Witam, dzień dobry, kłaniam się niezmiernie nisko. Kamil Cebulski z tej strony. Razem z Walkiem sobie siedzimy i podziwiamy nasze biura, które są zielone. Witam cię, Kamilu, i całą społeczność twojego kanału. I nie tylko. Nie dość, że masz zielone biuro, to jeszcze masz czarno-zielone biuro, czyli w ogóle azbirowy jesteś. Tak, to biuro to nie zawsze tak było, od jakichś 2 lat mam to biuro. No, spotykając się już na wyższym poziomie, jak gdyby te spotkania z bankowcami. To musi być zielony kolor, to zielony i kredyty czarny, i tak dalej. No, postanowiłem zadbać troszeczkę o biuro, o ten wygląd, co się jak gdyby opłaciło. Ostatnio był u mnie przedstawiciel jednego z dużych banków i powiedział, że jak kiedyś będzie miał własne biuro, to właśnie takie. No takie stylowe, ładne w ogóle. Zielony, czarny, to tak ładne połączenie i taki fajny. Dobra, ja mam takie biuro, wiesz, mam 8 monitorów przy komputerze, wiesz, taki bałagan wszędzie, studio do nagrywania i tak dalej, ale to jestem trochę z innej branży niż ty. No bo właśnie co, powiedziałeś finanse, banki, okej, ale to nie twoja branża, tylko ty jesteś komputery. Tak? Tak, ale potrzebuje czasami finansowania, także tak, banki oczywiście się przydają w każdej branży. cp24.pl, Computer Partner, tak? Dobrze, Computer Partner. 24. cp24.pl, czyli Computer Partner, okej. Okay. Może być też Computer Partner.pl, ostatnio też nabyliśmy taką najpopularniejszą chyba domenę w Polsce, laptop.pl. Wow! I będziemy ją promować. Będziesz laptopy tam sprzedawał? Tak, oczywiście, głównie laptopy. Tak sama nazwa wskazuje, nie? A wiesz co, ostatnio taki projekt unijny widziałem i wspólnicy. Ludzie mieli logo wspólnicy przez ukreskowane i tak mieli w logo wspólnicy.pl, to była nazwa wszystkiego, nie? Tylko oni nie kupili sobie domeny wspólnicy z ukreskowanym, tym polskim, wiesz, polskim znakiem. Przecież można takie domeny kupić, nie? I to było takie trochę słabe i od razu było widać, że to unijny projekt. Tak, takie domeny trzeba zastrzegać niestety. Jak tylko wchodzą nowe domeny, to warto to robić, bo później pod tymi nazwami pojawiają się. Ale wiesz, to podobne, wolna była. W podobnej branży. Wolna była. Ja mogłem zarejestrować. Wiesz, i bym miał całkiem dobrze rozreklamowany. Waltu, jakbyś trochę mógł ściszyć swoje głośniki, bo troszeczkę wracam w nich. Kilka punktów ciszej. Już to robię. Okej. Okay. Dobra, czyli co? Jesteś komputer, jesteś programista, komputer. Skąd się w ogóle wzięło, znaczy programista? Mówię o charakterze człowieka, tak? Nie o umiejętność, tak? Bo programista to jest charakter, nie? Powiedz mi, skąd w ogóle to się wzięło? No bo to tak standardowo, no to ja bym mógł tak strzelać, że za dzieciaka na giełdzie, potem gdzieś instalowałeś Windowsy wszystkim znajomym, zacząłeś im sprzedawać sprzęt, no i co, powstał komputer. Taka by była standardowa historyjka. Powiedz mi, jak bardzo się mylę. Ale to się zaczęło troszeczkę wcześniej, w szkole podstawowej, gdzie jeszcze nie było Windowsów. Wtedy dowiedziałem się... No poczekaj, to nie było jeszcze Windowsa 9.5? Nie było. Okej, to tak młodo wyglądasz. Dlatego nie było nawet 3.11 chyba. Też taki był wcześniej Windows. Ja pamiętam, 3.11 miałem pierwszego Windowsa, ale wcześniej to miałem taki 3.8.6, nawet nie Pentium, tylko coś tam i miałem taki dwukolorowy monitor. Tak, ja pamiętam jeszcze czasy DOS-a, a jak gdyby interesować zacząłem się wcześniej. To była szkoła podstawowa. Wtedy dowiedziałem się, że jest coś takiego, co jest lepsze od kalkulatora. Nazywa się komputer. I nasza szkoła, która podstawowa, współpracowała ze szkołą w Niemczech i w ramach współpracy dostała taki komputer. I to była jedna sztuka, która była schowana w kantorku gabinetu fizycznego. I aby to zobaczyć, trzeba było zapisać się na kółko fizyczne, oczywiście mając najlepsze oceny z fizyki. I postanowiłem dotrzeć, zobaczyć, jak to wygląda. To był komputer, nazywał się ZX Spectrum Plus. Jej, była taka fajna gra we Freda Flintstona, pamiętam.
Tak. Były tam proste gry, nawet gra w szachy była, gdzie komputer myślał 15 minut nad ruchem, a jak się ustawiło taki wyższy poziom, to nawet się trzeba było na noc zostawić go, rano przyjść, dopiero wtedy ruszył. To był komputer, który miał dwa kolory na monitorze, chyba czarny i zielony na czarnym tle. Znaczy to zależy chyba, jaki się monitor podłączało. Ja pamiętam, kiedy znajomy mi powiedział, że kupił sobie kolorowy monitor, nie? Ale to polegało na tym, że miał takie nakładki na ekran i to mógł być czarny i czerwony, albo czarny, żółty, czarny, zielony, w zależności jak szkiełko przed telewizorem wstawił. Dokładnie tak było. Tam zobaczyłem pierwsze gry i oczywiście wszyscy chcieli dołkać do tych gier, chociaż na minutę, żeby zobaczyć, jak to jest, zagrać. Natomiast nauczyciel, pasjonat, nauczyciel fizyki ze szkoły podstawowej, rozpracował ten komputer praktycznie od języka programowania po gry, tak? Wszystko. Tam był zaimplementowany BASIC, taki podstawowy język programowania, i zajęcia mniej więcej wyglądały tak, że nauczyciel pytał: co macie zadane z matematyki? No i pokazujemy 10 takich przykładów do rozwiązania. No mówi: dobra, to ścigamy się. Ja piszę program w BASIC-u, który to rozwiąże, a wy rozwiązujecie, kto będzie pierwszy. I tak przy piątym, szóstym przykładzie rozwiązywaliśmy, a on już napisał program w BASIC-u i było mniej więcej coś takiego: podaj A, podaj B, enter, wynik. To mnie zafascynowało, że każdy taki problem, bo wyliczenie czasami na pół kartki było i dużo czasu zajmowało, można oprogramować i mieć wynik natychmiast. I to mnie zaczęło fascynować i postanowiłem mieć pierwszy komputer. No. Zacząłem się tematem interesować. Wtedy były takie czasopisma jak Bytek i Enter. Tak. Enter to był jakiś tam wyższy poziom wiedzy, natomiast tak. Bytek był bardzo ciekawie opisany, można było się dużo naszego nauczyć. Naszego byłego prezydenta Kwaśniewskiego tworzony chyba. I tak się zaczęło. Od tej pasji i fascynacji, później pierwszy komputer to było Amiga 500. Bardzo pochodzę z niedużej miejscowości, nikt takiego czegoś nie miał. Aby się wymienić jakąś grą, to trzeba było kombinować nieźle. Miałem kuzyna w innej miejscowości, który uczył się jeszcze w innej miejscowości i w tej szkole jeden z kolegów miał Amigę. I tak wymiana szła, trwało to kilka tygodni, ale udawało się. Pamiętam Heroes of Might and Magic 1 na 6 dyskietkach, a mieliśmy tylko 2. I trzeba było iść te 3 kilometry i to trzeba było 3 razy przejść, żeby się wymienić. Tak, ale to był też pierwszy komputer, gdzie widziałem programy. Pojechałem do większego miasta i kupiłem programy, które edytowały na przykład wideo. Potrafiłem zrobić czołówkę do filmów, takich na przykład na wesele, gdzie nie robili tego jeszcze fotografowie. I właśnie tego typu rzeczy mnie interesowały, żeby komputer wykorzystać troszeczkę szerzej niż do grania. I tak się zaczęło. Później ale wybrałem... Ale tak troszeczkę o karierze programisty tutaj sobie widzisz, czyli specjalisty do obsługi komputera, a tutaj jednak gdzieś wszedłeś w handel i w to ta przedsiębiorcza część cię troszeczkę pociągnęła bardziej w którymś momencie. Tak, to już było na studiach w akademiku, bo oczywiście całą drogę wybierałem tylko z komputerami. Szkoła średnia to było tam. Wybrałem taką, gdzie mieli najlepszą pracownię komputerową. Wtedy zobaczyłem w szkole średniej, co to jest komputer PC, DOS, jak to wygląda. Zapragnąłem mieć też taki komputer. Udało się. Studia. Tam zobaczyłem, co to jest internet. Pierwszy raz. Wcześniej nikt nie wiedział, że coś takiego istnieje. I tam narodziła się ta przedsiębiorczość, w akademiku właśnie. W akademiku zauważyłem, że to jest taka świątynia handlu, tak? Praktycznie w każdym pokoju można było coś kupić. Jeżeli ktoś miał dostęp na przykład do czeskiego piwa, to sprzedawał piwo. Gdzieś tam można było sobie coś zeskanować, sterować i tak dalej.
Ja, mając komputer, drukarkę, skaner, już można było nieźle zarabiać, bo wtedy już były wymagane sprawozdania pisane na komputerze, a większość ludzi jeszcze nie miało komputerów, pisała ręcznie. Tak. I trzeba to było wydrukować, przepisać, to też część moja prac branża dyplomowych. Była. To też była moja branża, też się tym zajmowałem. Oczywiście z niektórych biznesów trzeba było zrezygnować, na przykład z przepisywania tych, jak wtedy, gdy pierwszą pracę po angielsku przepisałem. Oczywiście, że to było dużo pracy i małe pieniądze. Aż w końcu chciałem mieć coś innego. Wtedy to były czasy, gdzie były popularne składaki praktycznie. Nie było komputerów markowych w Polsce. Komputery się składało z części, głównie z Tajwanu. Monitory były też kiepskiej jakości, plastikowe, takich firm koreańskich, tajwańskich. Po kilku godzinach pracy przy takim monitorze one nie spełniały tych norm. Można było po prostu, głowa bolała. Tak. Karty, jak się przestawiło razu... kartę, to ta karta się trzymała do tego monitora, bo takie były napromieniowane. Tak dotknąłeś tego monitora ręką, tak czułeś taki prąd, takie nie wiem, pole elektrostatyczne po prostu na tym, no to się czuło. Dokładnie. I pewnego razu postanowiłem zobaczyć, jak to jest u naszych zachodnich sąsiadów. I zauważyłem, że tam są te standardy dużo, dużo wyższe, te normy zachowywane, te monitory są ekranowane, pod tym plastikiem była zawsze blacha i przy takim monitorze ten obraz był bardziej wyraźny. Można było wiele, wiele godzin spędzać i naprawdę dobrze się czuć. Dlatego postanowiłem, że ja będę miał taki właśnie monitor. To były nieznane w Polsce firmy, one były wielkie, ciężkie i na początku takie budziły zdziwienie w akademiku, co to w ogóle jest. Ale jak ktoś zobaczył, jak ten obraz wygląda, jakiej to jest jakości, to pojawiło się mnóstwo zamówień na takie rzeczy. I postanowiłem takie monitory sprowadzać z Niemiec jako używane. Bo oczywiście to były czasy, kiedy te komputery były bardzo drogie, jeszcze te monitory, drukarki, laptopy, to wszystko to były kosmiczne pieniądze. Dlatego na rynku niemieckim już ten rynek wtórny sprzętu był bardzo rozwinięty i praktycznie za każdym razem, jak przywoziłem taki monitor, to znalazł się ktoś, kto go kupił. Często sam już byłem bez monitora swojego, bo był sprzedany i jechałem coś znaleźć. Pamiętam taką sytuację, że nawet obudowę kiedyś sprzedałem od komputera swojego i miałem komputer o reklamówce. I też tak funkcjonowałem. Dlatego to się rozwijało. Jak gdyby zaoszczędzone pieniądze inwestowałem to w nagrywarkę. Tak. Płyt, bo to wtedy były czasy, kiedy można było nagrywać płyty. W 1994. Tak, to była najszybsza w akademiku nagrywarka. Razy tego... 4. Tak, dokładnie razy 4. Ja miałem razy 2 jeszcze. Dwie osoby miały razy 2, a ja już miałem razy 4. I tak ten biznes się powoli rozkręcał. I co? I po 20 latach dochodzimy do firmy dużej, gdzie handlujesz tymi komputerami, laptopami i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dokładnie. No, to długa droga, to jest prawie 20 lat do takiego poziomu dzisiejszego. I to było zupełnie od naprawdę początków, bo początki to były jak gdyby w dwupokojowym mieszkaniu, które wynajmowałem, jeden pokój był przeznaczony na komputery i były do samego sufitu i praktycznie w moim mieście to był największy wybór sprzętu polizingowego u mnie właśnie w mieszkaniu, a klientów przyjmowałem nawet do ostatniej, czwartej nad ranem wyszedł. To też pamiętam takiego słynnego klienta, który tak długo kupował. No ładnie. No. I to pewnie z pustymi rękami nie przyszedł, nie? Dokładnie. To były czasy, kiedy
Tak to wygląda. Nie było konkurencji jeszcze na takim poziomie. I wtedy, no nie było też, dopiero Allegro zaczynało raczkować. Praktycznie na rynku lokalnym to wszystko sprzedawałem. I tak sobie wymyślałem, że nawet niepotrzebny mi jest sklep, bo po co koszty. I te komputery wkładałem do komisów, do lombardów. I praktycznie miałem wiele punktów w takim moim mieście na ten sprzęt. I pewnego razu jeden z tych komisów zbankrutował i właścicielka powiedziała mi, czy ja bym tego nie przejął, bo ona grosze płaci za ten lokal, jest on w dobrym miejscu, w centrum miasta, jeszcze w takiej firmie, takiej pokomunistycznej, dlatego to było tanio. Od razu z pracownikiem bym przejął. Wtedy przeanalizowałem to, że to w sumie niezły pomysł jest. I przeniosłem się tam. I to był taki pierwszy etap rozwoju. Ale to nie zapaliła ci się lampka, że okej, ona prowadziła ten biznes, no jej się to nie opłacało i ty młody, niedoświadczony przejmiesz po kimś biznes i co? I nagle sprawi, że to się będzie opłacało? Mi już się opłacało, bo mój model biznesowy był taki, że sprzedawałem to komisom, lombardom. I miałem też taki, i oczywiście we własnym mieszkaniu, bo ogłaszałem się w lokalnych gazetach. Również jako pierwszy chyba tutaj na tych ziemiach miałem drukarkę laserową, kolorową, jeszcze 300 dpi. Tego drukowałem już w kolorze, gdzie wszyscy robili ksera na przystankach. Te wszystkie ogłoszenia to były czarne ksera. Moje już były kolorowe. Także wyróżniałem się w ten sposób, że naprawdę nie narzekałem na brak klientów w mieszkaniu. A to nie jest tak, że ci pionierzy, to oni zawsze, wiesz, no poznaje się pioniera po tym, że ma strzały w plecach, tak? Że jest z przodu. I wiesz co, rzadko się zdarza tak, że ktoś, kto przeciera szlaki po 10 czy 20 latach, rzeczywiście jest gdzieś tam ciągle na tym rynku, no bo no, trudno jest przeciąć szlaki. Tak, że wyciąć taką drogę i ciągle mieć siłę jeszcze, żeby się utrzymywać. Przeważnie to tak gdzieś ktoś z tyłu cię wyprzedza, a ty się tak nie dawałeś, więc skąd się to wzięło? Znaczy, no, ja tak bardzo ostrożnie inwestuję. Zawsze te decyzje są przemyślane, dlatego rozwijam się w każdym roku stopniowo, ale to nie są jakieś takie spektakularne wzrosty. Natomiast cały czas do przodu, co roku I jestem z tego zadowolony, tak? Okej, dobra, czyli co? Pierwszy punkt. Przejąłeś po kimś punkt i co? Zrobiłeś sobie tam magazyn sprzętu, sklep komputerowy, taki jaki znamy bardziej z dzisiejszych w ogóle sklepów komputerowych, czy jak? Dokładnie tak to wyglądało. Był to sklep, który wyglądał jak sklep, w którym się składa komputery, tak? Bo my też taką usługę mieliśmy, żeby nie tracić klientów, którzy chcą złożyć komputer, tak, nowy. Tak. I chciałem, żeby to wyglądało również kompleksowo, tak, żeby tam był też serwis. I cały czas sprowadzałem nowy sprzęt, takiego, którego wcześniej nie było. Na przykład takie duże monitory dla projektantów, którzy projektowali domy. Jak już zaopatrzyłem tych wszystkich projektantów tutaj w okolicy, a zostało mi jeszcze 12 sztuk, pomyślałem, co z tym zrobić. I wtedy usłyszałem, że jest taki portal Allegro i tam na początku mi się wydawało, że to jest trochę głupie, bo można sobie pójść do sklepu i wybrać laptopa, po co tam kupować i ryzykować, bo jeszcze nie wiadomo, czy ktoś przyśle to w ogóle, jak się zapłaci. Ale postanowiłem spróbować. To były same początki Allegro. Wystawiłem ten monitor, a to były takie monitory CRT, które ważyły ze 30 kg. Na kineskopach Sony, naprawdę solidne maszyny do projektowania. Tylko wystawiłem na tym koncie zerowe komentarze. Od razu ktoś kliknął. I teraz mówię, w co to zapakować? No, teraz to jest proste, wszystko można... Znalazłeś kanał sprzedaży, jakim jest Allegro, gdzie co, ssało trochę bardziej? Tak, to była jak gdyby duża perspektywa rozwoju dla nas Allegro,
bo jak już znalazłem ten karton, pomyślałem sobie, że może tak przejdę się po sklepach z RTV, AGD, tam pewnie mają kartonów dużo, ale się okazało, że mają, ale później wkładają dla klienta, jak ktoś kupi to z wystawy. Ale jakiś jeden mi się cudem udało znaleźć i później wracam, a tu się kolejne dwa kliknęły monitory. No i wtedy nie było jeszcze chyba Google'a, nie kojarzę, nie dlatego nie było tak prosto, że wpiszę sobie, gdzie mogę kupić kartony i tak dalej. Zacząłem pytać wszystkich, gdzie tu można kupić kartony. Okazało się, że jest taka fabryka, wystarczy tam pojechać, zamówić i zdobędę te kartony. No i wtedy się zaczęło. Raz w tygodniu jechałem takim dostawczym samochodem i miałem kartonów po dach. I przez tydzień pakowaliśmy te paczki i wychodziły. Fajne. Wiesz sobie, ja pamiętam na początku też gdzieś tam się jechało po te kartony do sklepów, potem też aż w końcu ci podjeżdża taka, wiesz, pełna naczepa, taki ciągnik siodłowy z naczepą pełną kartonów. Nie? I trzeba to rozładować. Dokładnie, ja też przez te etapy przechodziłem, bo raz w tygodniu samochód dostawczy był niewielki, raz w tygodniu musiałem jechać po te kartony, wcześniej wstać przed otwarciem sklepu, umówić się, zamówić. No i pewnego razu, ładując te kartony, patrzę, że taki samochód żuk taki podjeżdża i zabiera te kartony. I pytam się, dowozicie kartony? Oni tak, bezpłatnie. I wtedy. I od tego czasu już nie jeździłem. Podnosiłem słuchawkę i zamawiałem telefonicznie, tak? Na poniedziałek mają być kartony. No a już w tej chwili to nawet to delegowałem, tak? Także nawet nie dzwonię. I co? I skala rosła po prostu. I co? Kolejne umowy już z dostawcami tego sprzętu, potem co, zacząłeś importować też własny sprzęt? Tak, no to był początek rynku sprzętu poleasingowego, nawet chyba w Europie. Na początku bazowałem na takich małych sklepach na zachodzie, gdzie ten jak gdyby rynek sprzętu używanego już istniał. W Polsce dopiero raczkował, ale to były czasy, gdzie laptop potrafił kosztować 15-20 tysięcy nowy. Tak. A już ten używany kosztował 3-4 tysiące. To były niesamowite różnice. Jak komuś na przykład oferowałem takiego laptopa za 3 tysiące, a on widział, że niedawno kupił takiego za 15. Dlatego te różnice były tak duże, że pewnego razu, jak już miałem taki sklep, gdzie już było 6 laptopów stało, to pewien przedsiębiorca przyszedł i powiedział, że kupuje wszystkie. I zostałem bez laptopa. Fajne dni, nie? Kiedy wiesz, stoi, jak ktoś wykupuje cały towar, nie? Dokładnie, są takie dni też w biznesie. No, takie też. I są też gorsze. No, tych gorszych nawet jest więcej, mógłbym powiedzieć, nie? No właśnie. Tych gorszych jest więcej. Dobrze, czyli co, taki powolny, organiczny rozwój, gdzie co, systematycznie z roku na rok coraz więcej handlujesz, sprzedajesz i co, ciągle przez internet, ciągle przez Allegro, ciągle z tym jednym punktem, czy się rozwinął? Nie, rozwinęliśmy się już o jak gdyby całą Europę sprzedajemy i przez Amazon, i przez eBay, i przez stronę internetową. Mamy też dużo stałych klientów i na nich bazujemy. Dlatego, że czasami stali klienci są najlepsi w czasach kryzysu, tak? Bo w tej branży też czasami takie kryzysy przychodzą. Pamiętam, jak weszliśmy do Unii Europejskiej i wtedy na potęgę na Allegro zaczęto sprzedawać to bez VAT-u, bo można było kupić łatwo bez VAT-u za granicą. I oczywiście póki urzędy skarbowe połapały te firmy, to praktycznie rok czasu nic się nie sprzedawało na Allegro. I bazowaliśmy tylko na stałych klientach, którzy byli zadowoleni. I tak przetrwaliśmy. Też z małym wzrostem, ale jednak ze wzrostem. Okej. Okay. Czyli co? To tak fajnie. Opowiedz to teraz. Zdamy z tej fajnej strony twój biznes, a powiedz o tych takich niefajnych rzeczach, tak? No bo okej, okay, tutaj Allegro troszeczkę czekałeś, aż skarbówka poradzi sobie z oszustami podatkowymi, okej. Okay. Ale
jaką miałeś taką ciężką stronę działalności? Ciężka strona działalności. Nie wiem, ktoś cię oszukał, nie zapłacił, nie wiem, już miałeś popełniać samobójstwo, bo ci, nie wiem, faktura nie przychodziła, skarbówka ci przecząsnęła firmę, nalot miałeś ludzi w kominiarkach, bo myśleli, że łamiesz jakieś prawa, nie wiadomo co. Nie miałem nalotu, na szczęście. Natomiast tutaj też słucham twoich rad, żeby albo pobranie, albo przelew. I to stosuję. Praktycznie wszystko mamy albo przedpłata, albo pobranie. I rzadko decydujemy się, chyba że to jest instytucja publiczna, na przykład szkoła, urząd skarbowy, bo też mam takich klientów, nawet ABW ostatnio kupiło tam kilkadziesiąt laptopów. Dlatego no, takim instytucjom to tak, nie? Dajemy na przelew. Natomiast podstawa to jest przedpłata lub pobranie. Oczywiście, żeby sobie problemów nie robić. Także to w takim razie, gdzie w tej branży jest problem? Gdzie w tej branży jest problem? Dlaczego twoja firma jest taka, jaka jest, a nie jest 10 razy większa? Co jest tym problemem, którym na co dzień się gdzieś boksujesz i nie potrafisz przeskoczyć? Problemem jest są marże. Bo okay, czyli konkurencja. Sprzętem IT zajmują się specjaliści IT. Oni potrafią to wszystko oprogramować w ten sposób, że nawet nie trzeba mieć własnego magazynu. Wszystko się sprzeda, dystrybutor to wyśle, a producent jeszcze rozwiąże problemy gwarancyjne. I te marże schodzą, bo jak ktoś sprzeda, powiedzmy, tak sobie liczy na miliard, no to 1% to i tak jest z 10 milionów, to wystarczy. I powoli te marże schodzą do zera. Dlatego to jest chyba największy problem, dlatego że nie można przy takich marżach mieć wysokiej jakości obsługi klienta. I dlatego nie rozwijam się lub w małym zakresie na nowy sprzęt, dlatego że nie potrafiłbym swoim stałym klientom zaoferować czegoś, co jest naprawdę dobre. Taki sprzęt polizingowy, to ja nazywam, że jest taki, powiedzmy, dobrze przetestowany. To, co nie wyszło producentowi, bo to z laptopami, z komputerami nie jest tak jak z samochodami, że on jest testowany, jest prototyp, potem jest rok czasu testowany. Crash testy. Tak, to wszystko. Tutaj wychodzi czasami kilka modeli w jednym roku i praktycznie rynek to testuje. Dlatego bardzo ważne jest, żeby ten sprzęt, znać modele, które są dobre. I ja swoim klientom sprowadzam te modele, które uważam, że są dobre, że będą z nich zadowoleni i nawet po wielu, wielu latach wracają do mnie i mówią: wiesz, kupiłem w markecie taki nowy laptop, nie, ale co chwilę jest na gwarancji gdzieś w serwisie i ja z tego starego, co ciebie kupiłem tyle lat temu, zawsze wyciągam z szuflady i on dalej działa. No, mam też klientów, którzy wracają do tych starych modeli, bo twierdzą, że takich matryc, jak się kiedyś robiło, to teraz się nie robi w tych nowych modelach. No, a że 90% komputerów używanych jest do przetwarzania tekstu praktycznie, one się już tak teraz nie starzeją. To w czasach DOS-a, jak pierwszy Windows wchodził, to wtedy się one starzały. Po prostu oprogramowanie wyprzedziło sprzęt. No tak, ale wiesz, coraz więcej potrzebujesz tej mocy obliczeniowej nie tyle do obsługi tekstu, tylko żeby ten nowy system w ogóle tam funkcjonował. No to potrzebujesz zyliardy nie wiadomo czego, tak? Bo nie możesz funkcjonować dalej na Windowsie 9.8, bo trochę dziurawy już jest, no trochę stary, trochę tam gdzieś różnych wirusów, nie wirusów. Chociaż może nie wiem, już chyba nikt nie robi wirusów na 9.8, więc to może byłoby bezpieczne. Dokładnie. A klienci często nie chcą tych nowych systemów, bo tam jest jeszcze mnóstwo dziur. Ja chcę wrócić do XP albo do 2000 Windowsa. Jezu, jak to fajnie chodziło. A teraz nawet nie wiem, gdzie jest jakaś ikonka do zmiany czegoś. No właśnie, nawet Windows 7 jest teraz najbardziej popularny, tak?
mimo tego, że dziesiątka jest praktycznie w tej samej cenie oferowana, to klienci i tak tą wybierają tą starszą wersję. No, dlatego, że wiedzą, że to działa. Dokładnie. Dokładnie, zero wodotrysków i tak dalej. Ale to też jest taka specyfika tej branży, nie? Że no, nie wiem, się człowiek przywiązuje. Już nie ma chyba w tej branży takiej gonitwy za nowością, nie? Tylko to już jest na tyle rozwinięta branża, że te komputery to się traktuje no to jak samochody, tak? No ja nienawidzę zmieniać samochodów. Jak już się do jednego przyzwyczaję jeździć, no to trudno mnie przekonać do nowego, no bo to tak wszystkiego, te guziki są inne i tak dalej, ale to może ja takim dinozaurem jestem. Tak, no producenci starają się nas przekonać klientów, konsumentów do tego, że ten najnowszy procesor to dużo lepiej obsłuży te aplikacje biurowe. A to jest, no, to jest po prostu w takich milisekundach lepiej je obsłuży, że nikt tego nie zauważy. Dlatego okay. Czyli co, nie ma sensu kupować tych nowinek. Czyli co, marże i w ogóle taniość. I tutaj masz największy problem do poradzenia sobie. Tak, to znaczy sprzęt poleasingowy pochodzi głównie z dużych instytucji, banków, szpitali, wojska. Oni nie mogą sobie pozwolić na sprzęt tani, taki jaki jest w marketach. I my sprzedajemy modele, które praktycznie nie są sprzedawane w marketach. Bo w markecie przeważnie laptop jest między 1000 a 2000 zł, taka średnia cena. To laptopy, które my sprzedajemy, kosztowały między 4 a 6 tysięcy zł. Taka jest różnica i one po 2-3 latach leasingu już muszą konkurować z tymi marketowymi. Dlatego ich ceny spadają kosmicznie w dół. To jest często nawet 30% wartości nowego sprzętu. A jest to sprzęt bardzo dobrej jakości, który jest dlatego wycofywany z rynku, bo na przykład bank chce mieć gwarancję Next Business Day. I taka gwarancja trwa często 2 lata. I po co w 300 działach banku utrzymywać informatyków, którzy to będą naprawiali i tak dalej. To ma być po prostu wymienione w ciągu tam jednego dnia. Są takie gwarancje, że nawet 4 godziny jest wszystko wymienione. Taka gwarancja się kończy i bank jest zainteresowany odsprzedażą tego sprzętu, bo on jeszcze ma wartość. Firma leasingowa jest zainteresowana, aby sprzedać kolejny leasing, a producent, żeby sprzedać kolejne komputery. I tym sposobem możemy być posiadaczami sprzętu, który jest naprawdę bardzo dobrej jakości, za ułamek ceny nowego. I w firmach typu call center, szkoły językowe, gdzie potrzeba tych komputerów dużo, to jest znaczna oszczędność pieniędzy i jak gdyby takie decyzje wyprzedzają konkurencję, tak? Jasne, ale wiesz, no, im firmy są większe, to już no, w ogóle po co posiadać komputery, tylko się już w ogóle, to ciekawe, rynek samochodów się zmienia, że już coraz mniej ludzi ma samochody, no bo posiadać samochód to jest, okej, masz samochód, ale to jest problem, no bo musisz myśleć o tam wymianie oleju, o oponach, o tym i tak dalej. I to niby masz samochód, no ale głupia zmiana opon potrafi ci zająć powiedzmy 2 godziny czasu, to z razem 4 godziny 2 razy do roku, tak? I no to trzeba o tym pamiętać. A teraz raczej się tak wynajmuje samochody, że masz serwis, tak? Że sami przyjadą, zabiorą oczywiście ci samochód na wymianę opon i tak dalej. To tak samo się dzieje z komputerami, że te komputery już nie są czymś takim, wiesz, drogim, wymarzonym, tylko to już się tak troszeczkę jak ziemniaki trochę traktuje, nie? Nie czujesz zagrożenia właśnie w tym, z punktu widzenia twojego biznesu, że ta technologia będzie coraz tańsza, aż w końcu no nikt nie kupuje powiedzmy używanych, nie wiem, suszarek do włosów. No nikt tego nie kupuje. Popsuje się, no to wyrzucasz. Nikt nie kupuje używanych lampek, no bo co, lampka rok pochodzi, popsuje się, wyrzucasz, w ogóle nie naprawiasz, nie opłaca się, bo to jest takie tanie. Nie boisz się, że to pójdzie w ten sposób i strategicznie te fundamenty twojego biznesu gdzieś tam siądą? Myślę, że jeżeli chodzi o samochody, to bardzo trafne, bo samochód wykorzystywany jest przez 2% czasu, a 98% czasu on stoi.
Dlatego firmy typu Uber już testują tego typu rozwiązania, zwłaszcza te samochody autonomiczne, które będą jak gdyby jeździły przez 100% czasu niemalże, dlatego będą 50 razy tańsze, tak? Te rozwiązania, ubezpieczenia i tak dalej. I być może będą takie czasy niedługo, że korzystanie z takiego samochodu na telefon przez cały rok będzie tańsze niż same ubezpieczenie samochodu, tak? No tak. A co dopiero posiadanie, no wiesz, no serwisy jeżeli, i tak dalej. Jeżeli wynajęcie takiego taniego samochodu, takiego mikre, to może kosztować, nie wiem, 75 zł za dzień, tak? No to wiesz, jeżeli bym mieszkał w dużym mieście, gdzie no, nie opłaca się jeździć po mieście samochodem takim wielkim, tylko no, no metrem czy nie wiem, motorem nawet, jeżeli chcesz szybciej gdzieś dojechać, tak? No to gdzie, co ja potrzebuję? Raz na tydzień gdzieś wyjechać poza miasto, dwa razy, no to wiesz, i mam zawsze czysty samochód, tak? Zatankowany do pełna i nie muszę się oponami przejmować, ubezpieczeniem, przeglądami technicznymi, cudami i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest super. I gdzieś to pójdzie w tym kierunku. Ale to w sumie źle wróży twojemu modelowi biznesu. Myślę, że w komputerach to nie przejdzie. Dlatego, że nawet był czas, kiedy proponowałem wynajem komputerów dla szkół i jak gdyby ten biznes nie wypalił. Dlatego, ale, ale, że... ale poczekaj, bo wiesz, ale sam powiedziałeś, że banki, duże instytucje, to oni wiesz, oni nie chcą mieć komputerów, oni chcą mieć rozwiązany problem z tym, żeby komputer był na biurku. Oni nie chcą informatyka zatrudniać, żeby gdzieś tam miał oddzielny segregator z gwarancjami na części komputerowe. Nie, oni chcą po prostu wynająć firmę, która buch, okej, ci płacimy x tysięcy złotych i ma być 30 stanowisk, ma zawsze funkcjonować, a jak będzie poniżej 4 godzin jakiś komputer nie chodził, no to ci nie płacimy, tak? I wiesz, im technologia będzie coraz większa i większa i większa, no to ten sposób myślenia będzie schodził niżej i być może nawet do jednostki dojdzie, że ja nie będę chciał mieć komputera, tylko ja będę miał podpisaną umowę z kimś, kto będzie w ogóle, wiesz, myślał nawet. To jest tak jak z drukarkami teraz w firmach, że już firmy, bardzo popularne jest to, że ty wynajmujesz, tylko tak naprawdę płacisz za druk strony. Tak, że jest firma, która obsługuje wszystkie drukarki, te drukarki są internetowo połączone z centralą, wysyłają, w której się toner kończy i tego przedsiębiorcy nie obchodzi nawet wymiana tonera, tylko jak się toner kończy, no to serwisant sam przyjedzie i toner wymieni tam, jak już jest kilka procent, tak? I wiesz, ty już nie masz tego myślenia, że musisz toner zamówić, musisz przeszkolić 30 osób, żeby wiedziały, jak ten toner wymieniać, a to nie zawsze jest takie proste i powiedzmy, jeżeli masz firmę trochę kobiecą bardziej, to tak troszeczkę, nie? Czasami może być trudno. Dokładnie, w przypadku drukarek to 100% racja, bo no, jeżeli ze sprzedaży drukarek praktycznie zrezygnowaliśmy, dlatego że producenci sprzedawali drukarki taniej, poniżej kosztu produkcji, a zarabiali na tonerach, zamiennikach, tuszach i tak dalej. I w przypadku drukarek leasingowych to już się zupełnie nie opłacało. Natomiast powstają nowe rozwiązania, jak tablety, komórki. No właśnie, chmura. Dlatego... Cały system na przykład może być w chmurze. Jaki ty masz komputer do zalogowania się, to tak naprawdę to masz tylko monitorek i klawiaturę, która gdzieś przez internet łączy się z chmurą, więc już nawet nie potrzebujesz posiadać tego komputera, żeby dane mieć u siebie na komputerze, no bo to rozumie jeszcze gdzieś jakieś takie... Myślę, że producenci długo do tego nie dopuszczą, bo przecież na przykład taki Apple z tego żyje, tak? I wypuszcza praktycznie co rok nowy model. I tworzy na to takie zapotrzebowanie, że klienci no, muszą mieć ten nowszy model, bo tam jest coś tam nowszego. I zawsze jakieś takie nowinki techniczne plus nowy design, jak gdyby ten rynek poszerza. A na przykład jakby ktoś wprowadził taką usługę, że płacisz 200 zł miesięcznie, ale zawsze masz najnowszego iPhone'a. Jak tylko wychodzi nowy iPhone, na drugi dzień już masz tego nowego i szybko ci wymienimy. Tak, no dokładnie. No, takie rozwiązania stosują na przykład sieci komórkowe. Tam też można laptopa na przykład za złotówkę kupić, tak? I mieć po prostu, płacić tylko abonament.
Takie rozwiązania istnieją, ale myślę, że już na tym rynku i dla takich firm jak nasza, i dla takich sieci komórkowych będzie rynek, dlatego że sprzęt elektroniczny jest niezbędny w tej chwili. Niezbędny do pracy, do nauki, do edukacji. Każdy go potrzebuje i to w dużych ilościach. Często w domu jeden laptop, jeden komputer nie wystarcza. Praktycznie każdy chce mieć swój w tej chwili. Ja używam czterech urządzeń, które można by nazwać komputerami. No to w domu mamy jakieś 7. No właśnie. Dlatego te urządzenia się też starzeją, psują. Jest coś takiego jak panowe postarzanie produktu. Tak? Kiedyś jak była produkowana żarówka, to ona świeciła i 100 lat. Jest pokazywana często w mediach, że jeszcze gdzieś tam w jakiejś remizie ta żarówka świeci. Tak. No, teraz przeciętna żarówka 1000 godzin świeci i musi się zepsuć. No ale to nie do końca jest, wiesz, w ten sposób, że się musi zepsuć, tylko no, postarzanie produktów to ma związek z tym, no jeżeli masz samochód, tak, i powiedzmy silnik nie potrafisz zrobić, żeby silnik wytrzymał więcej niż 10-15 lat, po prostu nie jesteś w stanie, bo się zużywa, to po cholerę budować karoserię, która wytrzyma 30. Więc wtedy musisz każdą część samochodu zoptymalizować do tego, żeby ona wytrzymała 10-15 lat, tak jak silnik, no bo inaczej to by było, wiesz, wyrzucenie pieniędzy w błoto, no bo za dużo stali użyjesz na karoserię i mógłbyś zrobić 1,5 samochodu z tej samej stali zamiast jednego, więc produkt automatycznie jest tańszy, więc nie wiem, czy to akurat tutaj ma związek, że postarzanie, że oni specjalnie robią, żeby te żarówki nie świeciły i tak dalej, i tak nie, dalej. Może to nie jest specjalnie, ale producenci mają presję na cenę. To ma być tańsze. Jeżeli coś ma być tańsze, to stosuje się tańsze materiały, mniej tych drogich materiałów i one wytrzymują krócej. Dlatego często taki marketowy laptop musi wytrzymać gwarancję. Czasami jeszcze ktoś dokupuje rok gwarancji, to też to musi wytrzymać i później już nie musi. Mało tego. No, bo i tak nikt tego nie będzie użytkował, bo wejdzie Windows 2036 i po prostu no, będzie miał takie wymagania, że się nawet nie uruchomi na tym komputerze, mimo że ty potrzebujesz tylko notepada. Nie zawsze tak jest, bo nowy Windows 10 ma mniejsze wymagania niż Windows 7. Naprawdę? Tak, można na starszych komputerach go też instalować. I też tak robimy, dlatego nie zawsze tak jest, a trzeba przyznać, że to planowe postarzanie produktów w przypadku laptopów to jest bardzo widoczne, bo klienci przychodzą do nas, do serwisu z takim laptopem, który kupili 2-3 lata temu i matryca kosztuje tyle co laptop, płyta główna kosztuje tyle co laptop, dlatego nie opłaca się go serwisować. No właśnie, tylko się, no to kupując, właśnie masz masową produkcję. Kupując właśnie sprzęt markowy, polisingowy, to jest sprzęt, który jest dużo lepszej jakości. Istnieje bardzo duży rynek części do nich, dlatego zawsze można go naprawić bardzo tanim sposobem i długo użytkować. Mało tego, sprzęt polisingowy jest mniej awaryjny od tego nowego, bo sprzęt elektroniczny najczęściej psuje się w pierwszych 3 miesiącach użytkowania. Później ja to nazywam, że ten nasz sprzęt jest taki dobrze przetestowany. I jak gdyby te wszystkie bolączki wieku młodego już przeszedł, tak? I teraz może pracować dla przedsiębiorców i zarabiać pieniądze. Dobra, czyli marża takim zagrożeniem i to. A gdzie jeszcze są problemy? Nie wiem, masz największe problemy z zatrudnianiem pracowników, czy masz pracowników na tyle i masz problem ze sprzedażą? No bo zawsze mamy jeden z tych problemów dominujących, że albo mamy za dużo zamówień i za mało ludzi, albo mamy za dużo ludzi i za mało zamówień. Więc gdzie ty jesteś tam na tej skali? No ja tak myślę, że po środku. Te problemy są,
Może nie tak duże. Staram się mieć duży, zgrany zespół. W tej chwili jest nas około 40 osób. 40 problemów. Jak ty to ogarniasz? Rzadko rotują pracownicy. Szacun. Mi się wydaje, że po prostu lubią to, co robią. Często przychodzą do nas praktykanci i zostają po praktyce, dlatego że praca przy komputerach, przy sprzęcie, gdzie cały czas się zmieniają modele na nowsze, cały czas można coś zobaczyć, jak to w środku wygląda, oprogramować, to jest ciekawa praca. Dlatego bardzo dużo pracowników mamy od samego początku. Okej, okay. No to bardzo ładny zespół, 40 osób. Jak ty w ogóle się nauczyłeś zarządzać takim zespołem? Bo umówmy się, ludzie o zainteresowaniach komputerowo-programistycznych, no to w podejściu do drugiego człowieka to mogą być tacy, można by powiedzieć, no lekko na skali jakiegoś autyzmu, można by nawet powiedzieć czasami do przesady, tak? Na spektrum gdzieś tam się jakoś lekko znajdują, no ale chyba to nie było proste dla ciebie przejście z takiego, wiesz, technicznego programisty do, to zespołu 40-osobowego, no to... Nie było proste, cały czas się uczę do tej pory. Dużo czytam, również twoje książki i cały czas się czegoś uczę. Robię to spokojnie, bez emocji, dlatego... No właśnie, bez emocji! No, to jest ten problem, że my programiści nie mamy emocji, my mamy liczby, my 1-0-0-1-0-1, tak? I wiesz, i trudno nam się, te umiejętności miękkie u nas są cholernie niskie. Oczywiście, no ale wszystkiego można się nauczyć, tak? Myślisz? Myślę, że tak. No i poziom ekspercki to jest 10 tysięcy godzin podobno w każdej dziedzinie. No ja siebie nie wyobrażam, gdybym miał 10 tysięcy godzin grać na gitarze, to ja bym się w ogóle nie nauczył, mi się wydaje. Jakoś tak nie jestem w ten sposób. Nauczyłbym się. Zdolniony. Wszystko zależy od zaangażowania. Myślisz naprawdę, że doświadczenie ci podpowiada, że jak trzeba, to można wszystko opanować? Tak, oczywiście warto też lubić to, co się robi. Bo jak gdyby problemy z pracownikami to tylko część czasu, tak? Dużo problemów jest też lokalowych, cały czas się coś zmienia, chciałby być się pod tym samym adresem, wynajmując na przykład ten pierwszy sklep, na przykład została mi wypowiedziana umowa po kilku latach, no i też był problem, dlatego że cały budynek został przyjęty przez inną firmę. Na szczęście wcześniej o tym pomyślałem i też zainteresowałem się tym rynkiem nieruchomości, później startupami i teraz jak gdyby ta część komputerowa zajmuje mi tylko część czasu, tak? Może większą część, ale też zajmuję się innymi tematami. Co cię, jakie inne tematy? Po tylu latach w branży handlowej, co cię takiego skusiło? No troszeczkę przez przypadek, bo pierwsze zarobione pieniądze to miałem do wyboru, co tu zrobić. Może kupić sobie jakiś porządny samochód, może jakieś mieszkanie, dom. No, wartałoby gdzieś mieszkać i czymś jeździć, nie? No właśnie, jak każdy tak myśli wtedy, ale postanowiłem, że być może kiedyś przyjdzie taki czas, że nie będę miał własnego lokalu, a w tym miejscu już istniałem kilka lat, miałem mnóstwo stałych klientów, dlatego postanowiłem kupić lokal, który jest blisko, w tym samym budynku albo obok. I znalazłem taki lokal, którego nikt nie chciał kupić w tamtym czasie. To był chyba rok 2001, 2002. Szyby były porysowane. Miała to firma, która zajmowała się wycieczkami, zbankrutowała, była z Warszawy, chciała to sprzedać przez jakieś biuro nieruchomości, próbowałem dotrzeć do nich, nie udało się.
ale sprzedali mi to dużo, dużo poniżej ceny rynkowej. I wtedy miałem już własny lokal, miałem pewność, że zawsze będę w tym samym miejscu, bo to był budynek obok, że nie stracę klientów i wtedy mogę się dalej spokojnie rozwijać. No wtedy... tak, tylko wiesz co, poczekaj, bo z drugiej strony to jest takie wygodne i co to powoduje? To powoduje trochę taki mniejszy nacisk tego prezesa, tego szefa na to, żeby była jakaś porządniejsza marża z działalności, powiedzmy, biznesowej. No bo i tak masz lokal, nie musisz za niego płacić, no ale często jest tak, że gdybyśmy zamknęli tą działalność i ten lokal po prostu komuś wynajęli, to moglibyśmy mieć te same pieniądze, więc po co się męczyć? Dokładnie tak zrobiłem. Tylko nie zamknąłem działalności, tylko dalej ją prowadziłem tam, gdzie wynajmowałem. Tam były bardzo dobre stawki i postanowiłem, że jak wynajmę go drożej, no to będę miał czysty zysk. Tak? Tutaj wynajmuję taniej, prowadzę działalność, tak. A mam jeszcze lokal, który wynajmuję drożej. A w razie, gdy ktoś mi wypowie umowę, mam gdzie się przenieść. Masz gdzie się przenieść. Dokładnie, bo to po prostu sprawia, że no, jeżeli masz, powiedzmy, z firmy, nie wiem, 10 tysięcy miesięcznie, a z lokalu 10 tysięcy, no to masz 20 tysięcy. Super, ale jak jesteś w swoim lokalu, no to tak spadnie ci tam z 20, potem ci spadnie na 15, na 12, na 10. Powiesz, a dla mnie jest okej, wystarczy na życie. I nie masz tego takiego motywatora, żeby jednak no, podciągnąć twoją zyskowność trochę, na trochę lepszy poziom, żeby chociaż była rynkowa. A rynkowa to znaczy, że opłacasz lokal, tak? Plus zostaje ci jeszcze całkiem dobre pieniądze. Tak to troszeczkę człowieka rozleniwia, nie? Tak, no ale mnie ta pierwsza nieruchomość po prostu zafascynowała, jakie to wszystko jest proste. Bo trafiłem chyba w taki okres, jak się później dowiedziałem, dobry, gdzie się opłacało kupić nieruchomości. Tą nieruchomość wynająłem dla firmy telekomunikacyjnej. Ona tam miała swoje archiwum. I przez 5 lat spłaciła mi tą kwotę, którą zapłaciłem za tą nieruchomość. No to ładnie. Po 5 latach miałem już ją za darmo. Później postanowiłem, firma, i w tym czasie również została mi wypowiedziana umowa, tak jak mówiłem wcześniej, i miałem się gdzie przenieść. To też było ważne. Nie straciłem klientów, jestem praktycznie pod tym samym adresem. Okej, a powiedz mi, i te nieruchomości cię wkręciły? Coś zostałeś na tym rynku? Tak, zostałem, wkręciły mnie dlatego, że postanowiłem później rozszerzyć działalność tą komputerową i mieć więcej towaru na magazynie. Do tego potrzebowałem pieniędzy i postanowiłem wziąć kredyt hipoteczny pod hipotekę tej nieruchomości, żeby mieć więcej towaru w magazynie. Poszedłem do banku, dostałem listę rzeczoznawców majątkowych i poprosiłem jednego z nich, przypadkową osobę, o wycenę tej nieruchomości. To minęło 5 lat. I byłem w szoku, bo do tej sumy, którą zapłaciłem, trzeba było jeszcze dopisać jedną jedynkę z przodu. Dlatego jak sobie to podzieliłem na miesiące, na lata, że to jest lepszy biznes niż ten mój komputerowy. Na cholerę te komputery, nie? Mało tego, dostałem 70% tej kwoty jako pożyczkę hipoteczną, co stanowiło pięciokrotność tej nieruchomości, za którą zapłaciłem. A ona już była spłacona przez najemców. Dlatego to jest trochę wiesz, to jak w tym dowcipie, nie? Że tam Icek opowiada, jak się dorobił na handlu jabłkami i mówił, że on zawsze za dzieciaka brał jabłka na targ, ale kiedy inni próbowali sprzedać, on je brał i tak polerował, nie? I sprzedawał. I jego jabłka się świeciły, no i tak miał coraz więcej klientów, więcej, a potem zmarł jego dziadek i odziedziczył majątek, nie? No, dlatego postanowiłem, że dowiem się wszystkiego na ten temat, wszystkiego. Jeździłem na kursy, szkolenia, oglądałem również firmy na Asbiro,
aż do czasu, kiedy była taka słynna, takie słynne seminarium w Warszawie organizowane, gdzie najlepsi inwestorzy w nieruchomości z Singapuru, którzy pochodzą z Singapuru podobno, kupują nawet 300 nieruchomości dziennie. Organizowane to było przez Success Resources, czyli tych ludzi od Kiyosakiego. I ci panowie z Singapuru przyjechali i mówili o tych wszystkich technikach inwestowania w nieruchomości. I się okazało, że to wszystko jest mi znane. A na końcu była taka technika mistrzowska. I przez całe te seminarium było jak gdyby mówione, że na końcu będzie podana ta mistrzowska technika inwestowania w nieruchomości. No i na końcu nie powiedzieli co o tej technice. No, także wszyscy zaczęli pytać, no jaka to jest ta mistrzowska technika. Napisać książkę. I się okazuje, że to jest właśnie ta, którą się stworzy samemu. Taki. Wtedy do mnie dotarło, że to, co stworzyłem, ten taki model biznesowy, oczywiście to nie zawsze on wychodzi, ale postanowiłem to powtórzyć i udało się. No proszę. Czyli co? W sumie tak przez komputery trafiłeś do nieruchomości. Tak, no nie lubię się cały czas zajmować jednym tematem. Przez 20 lat komputery, oczywiście nawet jak się coś lubi, to też trzeba mieć jakąś odskocznię od tego. Dlatego postanowiłem zrobić jakieś startupy też poza tymi nieruchomościami. Ale ci oczywiście startupy nie wyszły. Znaczy nawet powiedzmy nie są rentowne. No ale właśnie mówię o tym, tak, że branża startupów ogólnie wychodzi istnieją, na zero. Ale istnieją i no nawet Twitter nie jest rentowny, także tak to jest ze startupami. Wiesz to Twitter, znaczy inaczej, to zależy. W jakiej branży jest Twitter, w jakiej branży jest YouTube? Czy to jest branża robienia, tak jak ty, jakiejś wartości dostarczania? Czy to jest może jakaś branża przekonywania ludzi do oddania im swoich własnych pieniędzy przez giełdę i wmówienia ludziom, że to jest dobry biznes, który za milion lat będzie zarabiał? Czyli czy to jest taka trochę piramidka finansowa? Czy tu jest model biznesowy? A de facto mogliby tweetować, nie tweetować, mieć kopalnie, nie wiadomo co? No bo to nie może być tak, że Amazon od założenia ciągle inwestorzy w niego inwestują, prawda? Bo Amazon chyba 1,8% chyba z tego co pamiętam w jakimś roku dokładał, znaczy taką miał stratę z działalności, że tak by 1,8% dopłacał do każdego realizowanego zamówienia. Tak? Czyli sprzedawał poniżej cen rynkowych. Tak? I teraz, czy oni są w branży sprzedaży, czy oni są w branży sprzedawania marzeń ludziom z pieniędzmi? Tak? Bo, dokładnie podobny przykład z Teslą. Bo według mnie powinniśmy zwrot firmy, czy jest zyskowna, no to sprawdzić, ile właściciel, czy ten prezes zarabia. No Jeff Bezos jest nawet na kilka godzin był najbogatszym człowiekiem na świecie jakoś tak niedawno, tak? Czyli zwrot inwestycyjny dla właściciela Amazonu jest potężny, pomimo, że Amazon, no nie wiem, może tam zamknął jakiś rok, jeden na plusie, może. Czyli w erze tego pieniądza papierowego, drukowanego, który trafia w pierwszej fali na giełdę, no to jest branża sprzedaży marzeń. A to czy my sprzedajemy, wiesz, czy my tweetujemy, czy my coś tam robimy, czy co innego, to jest no, inna branża. Z Twitterem to też może być taka quasi-polityczna, bo Twittera podobno się Arabowie posiadają i tam blokują wszystkich, co tam nie narzekają na Arabów. Tak coś tam. No, ale tak jak mówisz, Polska to nie Ameryka, u nas takie rzeczy nie przejdą, tak? Żeby firma była nierentowna przez wiele, wiele lat i żeby istniała i odnosiła sukcesy. My nie drukujemy tyle pieniędzy, albo inaczej, no, na samym początku, no to komuna była, no to tam nikt nie pożyczał pieniędzy krajom komunistycznym, no bo trudno
pożyczać, tak? Nie zadłużamy się od takiego długiego okresu czasu, więc no nie mamy tych bańków wszystkich, tak? Więc no tu rzeczywiście te biznesy, które mamy, one mają takie poważniejsze fundamenty i nie ma takiej bańki nadmuchanej, więc no ja tutaj Polskę no tak uważam, że to jest bardzo fajne miejsce, gdzie nie ma takich baniek. Co prawda teraz no mamy taką banieczkę, bo cena ropy spadła i się wszystkim bardzo dobrze powodzi, ale to porównując naszą gospodarkę do amerykańskiej, to my mamy o wiele fajniejsze fundamenty tutaj wszystkich firm. Dokładnie, dlatego bardzo dużo polskich firm odnosi też sukcesy na świecie. Jak na przykład Live Chat, tak? I te firmy wchodzą nawet na listę, właściciele tych firm, na listę 100 najbogatszych Polaków. Jak ta firma, która ma portal Znany Lekarz na przykład, tak? Czy inne tego typu startupy już odnoszą w Polsce też sukcesy. Tak, tak, no dzieje się. I co? I ty w tej branży startupowej też chcesz znaleźć swoje miejsce, a nie wiesz, że ta branża w ogóle nie działa? Znaczy, że wychodzi na zero? Tak mi kiedyś powiedział Tad Witkowicz, wiesz, że on rozmawiał z jakimś wiceprezesem jednego z największych funduszy venture capital w Stanach, gdzie oni tam robią, wiesz, po 60 wyjść niekiedy z inwestycji rocznie. I mówi, że jak patrzy na całą branżę, to ta branża wychodzi na zero, dokładnie na zero, że z punktu, no nadal to jest, wiesz, lepiej założyć, będąc bogatym człowiekiem, który ma kasę, niekoniecznie chce się czasowo angażować, ale gdzieś tam potrafi, gdzieś tam przyinwestować w jakichś młodych ludzi, to dużo lepiej zainwestować w ten sposób niż grać w ruletkę, bo tu przynajmniej na zero się wyjdzie, a w ruletce to tam się przegra 1 na 37 chyba razy się przegra, czy coś takiego, więc ale zwroty nie, to raczej jest taka branża entertainment dla ludzi z pieniędzmi, którzy się dobrze czują, jak zainwestują, jak będą w procesie, będą pomagać, będą się dobrze czuć, bo będą pomagać innym, inni się będą prosić o ich rady i tak dalej. Masz takie same przeżycia ze swoich doświadczeń? Przemyślenia. To znaczy, w moim przypadku to było tak, że chciałem, szukając nieruchomości, gromadziłem wszystkie informacje na temat portali, gdzie można je kupić, agencji nieruchomości i się okazało, że tak wszyscy znają 2-3 tutaj w moim regionie, a po jakimś czasie kupowania lokalnych gazet i tak dalej, odkryłem, że jest około 30 stron internetowych, gdzie można sprawdzić nieruchomości, jakie są na rynku. I postanowiłem to zrobić w formie w HTML-u w ten sposób, że można je jednym przyciskiem wszystkie otworzyć naraz i to w miejscu, w którym mnie interesuje. Na przykład, że szukam domu, który ma tam 300 metrów, tak? I jednym przyciskiem 30 portali się otwiera i mogę sobie to wszystko przejrzeć. Mogę to robić często, codziennie, a tak się nie chce po prostu wpisywać w każdą stronę 30 razy i się tą sprawdza raz na miesiąc i czasami jakieś okazje mogą przejść. Dlatego postanowiłem sobie coś takiego zrobić. Znalazłem przez to fajną nieruchomość, dom, w którym do dzisiaj mieszkam. Poleciłem to znajomym, którzy szukali mieszkania. I oczywiście to było na jakimś moim serwerze, później to się zdezaktualizowało i dostałem telefon, dlaczego to nie działa? Dlaczego to nie działa? No. Oni z tego korzystają. No, pomyślałem sobie, a może by zrobić coś takiego na każdy temat, że każdy będzie mógł sobie zrobić taką stronę i wtedy te informacje, które sobie tam umieści, będzie mógł szybko otworzyć, a może będzie też korzystał ze stron innych ludzi, którzy na przykład znają się na innych tematach, powiedzmy na jakichś tam dotacjach i tak dalej, i tak dalej. Przetargi. Taką po prostu stronę startową do takich różnych rzeczy. Bo na przykład no w tej chwili wszyscy korzystają z Google'a, tam na pierwszej stronie 52% to są reklamy. Te wyniki organiczne, te 10 wyników organicznych, to często jest efekt pozycjonowania, czyli to też jakieś tam reklamy są. A na drugą stronę przechodzi niecałe 2% ludzi. Dlatego to, co dostajemy, to są reklamy.
Natomiast te wartościowe informacje, wartościowe rzeczy też dla szkół. Wyobrażamy sobie, że na przykład nauczyciele będą tworzyć takie strony, na przykład z wartościowymi rzeczami. Załóżmy, jest lekcja o Powstaniu Warszawskim i na takiej stronie będzie film z powstania warszawskiego youtubera, na przykład, który wartościowo to przedstawi, a nie po prostu tak, że ma najwięcej wejść. Bo wiadomo, że te wartościowe filmy nie mają dużo wyświetleń. No, sam o tym wiem, produkuję takie 3-godzinne prezentacje niekiedy o różnych przewrotach wojskowych i rewolucjach komunistycznych, więc... No właśnie, aby wystarczy byle głupoty umieścić i wyświetlenia są w milionach, nie? No, dlatego trzeba dotrzeć do czegoś, trzeba znać się trochę na temacie, żeby dotrzeć do takich miejsc. Dlatego myślałem, że na przykład nauczyciel historii będzie mógł stworzyć takie strony, które będzie mógł polecać uczniom jako uzupełnienie lekcji na przykład, tak? Gdzie będą właśnie wartościowe rzeczy z danej lekcji, z danego tematu, który przerabiali w szkole. Nazwałem to startbookami, czyli takimi i wykupiłem taką domenę startbook.com. Portal funkcjonuje do dzisiaj. Troszeczkę się zajmujemy nim, ale jeszcze wszystko przed nami, tak uważam. Jasne, to ciekawe pomysły, takie proste narzędzia, bo niekiedy no, naprawdę prosta rzecz potrafi wiele problemów rozwiązać. Takie mieliśmy niedawno w Zakopanem na zjeździe integracyjnym naszych studentów taki bardzo fajny wykład odnośnie Facebooków, ale człowieka, który w ogóle wiesz, nie zajmuje się marketingiem ani nic, tylko pokazał połączenie takich dwóch narzędzi razem z sobą i to jakiegoś takiego automatu do klikania, tak? I jakiejś tam zaawansowanej wyszukiwarki facebookowej. Sobie wyobraź, że możesz sobie na przykład wybrać gdzieś tam jakieś grupy Asbiro, czy tam ludzi, którzy gdzieś tam Asbiro sobie tagują, wybrać same dziewczyny, singielki, które gdzieś tam się oznaczą, że są singielkami, w jakimś takim odpowiednim wieku dla ciebie, tak? I potem ci komputer sam co 5 sekund kliknie profil kolejnej i jak wskażesz mu, w którym miejscu jest gdzieś tam e-mail napisany czy telefon, to automatycznie ci to skopiuje. No i zostawiasz to na godzinę, dwie, wracasz i potem masz listę wszystkich singielek z Asbiro, czyli inteligentne dziewczyny w odpowiednim wieku z numerem telefonu, mailem i tak dalej. No to po prostu było przecież takie proste narzędzia można do wszystkiego wykorzystać, tak? Czyli branża, taka, numer telefonu, pół godziny na skonfigurowanie tego, rano wracasz i masz listę odpowiednich rzeczy, numerów telefonów do całej branży i tak dalej, i tak dalej. Proste narzędzia darmowe istnieją, tak? I niekiedy bardzo dużo problemów rozwiązują, tylko trudno takie biznesy zmonetyzować. Dokładnie. Dlatego ja to mówię, że to jest taka moja najdroższa zabawka. Mi to pomaga. Bardzo korzystam z tego. No w tej chwili około 200 tysięcy ludzi korzysta. Wow. Znaczy tyle mamy wejść miesięcznie, powiedzmy to powiedzmy mniej, ale tyle mamy wejść. I też dostałem dofinansowanie na to. Wiem, ale nie zainwestowałbym tyle pieniędzy w to. No właśnie. Buu. Używasz naszych pieniędzy w coś, co swoich byś nie zainwestował. Swoje też zainwestowałem, ale ten portal by nie powstał, praktycznie, gdyby nie dotacja, bo to było prawie pół miliona dotacji, a wiadomo, programiści są niesamowicie drodzy, a żeby portal był na poziomie, to naprawdę to kosztuje. Okej. I jakie masz doświadczenia z tymi dotacjami? Powtórzyłbyś interes? Nie, dlatego że bardzo dużo czasu straciłem na te dokumentacje. Musiałem niektóre rzeczy niepotrzebnie kupić, bo akurat to przewidywał projekt i na to chętnie były udzielane dotacje. No, dlatego zostałem z wieloma Windowsami, na przykład Office'ami, które mi nie były potrzebne i tak dalej. Ale podsumowując to, warto było. Powstał projekt, który wielu ludzi używa, ja tego używam i warto spróbować.
Chociaż niekoniecznie polecam taką formę. To nie wiadomo, lepiej te pół bańki zarobić. Swoje pieniądze się bardziej szanuje, tak? No dokładnie, niż moje. Dokładnie. Nie szanujesz moich pieniędzy, ani ja twoich nie szanuję. I to właśnie na tym polega, żeby każdy używał swoje, wtedy będzie większość bardziej szanowała inną, tą drugą stronę. Tak? No ale fajnie, że portal funkcjonuje, bo większość tych portali z dotacji to one w ogóle nie funkcjonują. I to jest w ogóle ciekawe, nie? Dokładnie. No, wiele jest takich troszeczkę naciąganych projektów. Wiele. No, nawet bardzo. Ale są też takie, które odniosły jakiś tam sukces. Tak? Są? No, pamiętam, że była taka strona, która organizowała wesela. Też w tym czasie była dotacja na tą stronę i ona do dzisiaj funkcjonuje i organizuje wesela. A to myślisz, myślisz, że się opłacało? Mi się wydaje, że no jakiś biznes w tym był, tak? Że to dalej funkcjonuje. Inaczej by tego po prostu nie było. Wiesz co, bo kiedyś byłem zaproszony gdzieś na jakąś konferencję i ja byłem, gdzieś jakiś tam wiceminister, coś tam z PARP-u ktoś i takich dwóch młodych ludzi zaprosili z jakiegoś portalu, który otrzymał dotację i został zbudowany właśnie dzięki tym dotacjom, nie? I wiesz, oni byli przedstawieni jako w ogóle sukces, jako chyba, wiesz, nie wiem, na największe coś, co się odniosło w ramach programu 3, 5, 8, 15, 94 i tak dalej, nie? I ja się tak zapytałem, czy jakikolwiek rok zamknęli na plusie. I oni mówią, jak my działamy dopiero 9 miesięcy. Jak sobie pomyślałem, okej, czyli to jest największy sukces, tak, okej, to możemy, ale to taka trochę dziwna branża, czyli co, nieruchomości, jakieś takie drobniejsze rzeczy, a na co dzień komputery i co, chce ci się to wszystko dalej ciągnąć, nie, nie masz ochoty już gdzieś emeryturki i w ogóle sobie darować, no bo tu wiesz, otwierasz telewizor, czy słuchasz wiadomości, gdzieś na Facebooku ci wyświetli, a tu ci podatek podwyższą, a to już nie będzie umów o pracę, czy nie będzie już działalności gospodarczej, że domyślnie masz stosunek pracy, że tu likwidujemy podatek liniowy, że tu jakieś pliki kontrolne, że tu jakieś kasy fiskalne połączone online, że tu jakieś nie rozliczamy się już gotówką i wiesz, i co chwilę cię bombardują. Nie masz po prostu tego już dość, jako no, facet, który wiele już doświadczył. Pieniędzy podejrzewam, mógłbyś nie pracować, podejrzewam, przez bardzo długi okres czasu i żyłbyś sobie wygodnie. Chce ci się dalej prowadzić ten biznes i rozwijać? Znaczy, dopóki mi to sprawia frajdę. No właśnie, do kiedy ci to będzie sprawiać frajdę? To na pewno, dlatego że ja mogę już w tym czasie, pierwsze 7 lat w biznesie, to praktycznie było 15 godzin dziennie, łącznie z weekendami. Nigdzie nie byłem. Dopiero po 7 latach wyjechałem na pierwsze wakacje. Ty, próżniaku, na wakacje. I od tego czasu troszeczkę mniej pracuję, tak? Zaczęło się od tego, że nie zawsze w sobotę przychodziłem do pracy. Teraz czasami nawet w środku tygodnia mi się zdarzy tak, że nie przyjdę. Mogę się zająć innymi tematami. Mogę wyjechać już na takie właśnie spotkania, jak na przykład ostatnio na Filipinach z Asbiro. To było ponad 2 tygodnie. Już mam zespół, który sobie poradzi, tak? Dlatego ten biznes w tym momencie jest przyjemniejszy, tak? Jeżeli nie ma się wszystkiego na głowie, bo tak jak mówisz, te kasy, te podatki i tak dalej, no oczywiście to, tym się zajmuje księgowa, tak? No, ciebie to nie boli, ale, no ale właśnie, wiesz, ten nastrój. Te opłaty bolą, tak? No opłaty bolą, ale wiesz, to ten nastrój, ta ekologia w ogóle tego, co się tutaj dookoła dzieje, no i tak wiesz, no. No nie wiem, ja taki jestem. Zauważyłem, że jak się deleguje to robienie tych opłat na inną osobę, to wtedy mniej boli.
To tak, to zdecydowanie, nie? Dlatego u nas zawsze żona wszystkie pieniądze wydaje, to bo wtedy mniej mnie boli, nie? No właśnie, i to mnie boli. Także można sobie jakoś zorganizować wszystko. Okej, czyli nie masz jeszcze jakichś takich przemyśleń, nie wiem, jakiegoś takiego kryzysu wieku średniego, że po co to i tak, takiego wypalenia zawodowego? Nie, cały czas jak gdyby widzę drogę rozwoju. Na przykład będąc w Filipinach widzę, że tam w ogóle nie ma rynku sprzętu poleasingowego, w ogóle. Nawet na portalach typu Allegro, Ichne, nie ma czegoś takiego. Znalazłem tam cztery rzeczy używane tylko. To co, wszystko jest takie tanie? Czy nie, wszystko jest bardzo drogie tam, bo laptop kosztuje 20-30% więcej niż w Polsce. Nowy laptop. Okej, no to czemu nie handlują używkami? Mimo tego, że tak blisko jest do Chin. Może używają tych używek po prostu i nie No dlatego uważam, że no, jest tam duży potencjał, duży rynek i warto spróbować. I co, będziesz próbował coś tam w Filipinach uruchomić, sprzedawać coś? Tak, poznałem tam dużo ludzi, Polaków, którzy tam pracują na kontraktach, aż po Józefa, z którym wywiad przeprowadzałeś, takiego polskiego honorowego konsula, bym powiedział. I naprawdę warto spróbować. Okej, no to będę obserwował, czy ci się tam udaje w tych Filipinach. Się spotkamy za 5 lat i powiesz mi: Kamil, tutaj masz nowego Maybacha i to taka prowizja drobna za ten wyjazd. Będę wypatrywał tego momentu. Dokładnie. Gorzej jak przyjdziesz z rachunkami, tu mi się nie powiodło, tutaj dorzuć się, bo tutaj wtopiłem pieniądze, dorzuć się, ratuj przed komornikami, nie? Tak też może być. To wtedy nie przychodź do mnie, nie, wtedy to. Oczywiście na te wyjazdy bym jeździł częściej, tylko że tam jest tyle pomysłów, tak się można zainspirować, że nie ma na to wszystko czasu. No, teraz Iwonka do Wietnamu właśnie będzie wyjeżdżać. Pewnie jak nasi słuchacze to słuchają, większość z nich, no to właśnie Iwonka tam siedzi. W ogóle my organizujemy, no nie wiem, Iwona to co miesiąc, co dwa robi wyjazd do innego kraju, gdzie się można spotkać z przedsiębiorcami lokalnymi, polonijnymi głównie, ale nie tylko i gdzieś tam te nasze środowiska. I też w takiej fajnej, luźnej atmosferze to nie są ludzie, którzy mają kij w tyłku, tylko tak zupełnie na luzie z ludźmi na poziomie spędzić trochę czasu. I różne biznesy dzięki temu nam się udało urodzić, więc trochę takim ojcem... Polecam tego typu wyjazdy, to jest coś niesamowitego. Jest się wśród przedsiębiorców, ludzi, którzy mają podobny sposób myślenia, i można spotkać ludzi, którzy w danym kraju mieszkają 20-30 lat, mają polskie korzenie, wiedzą wszystko na temat tego rynku, potrafią pomóc nawet w organizacji czegokolwiek w takim kraju. To jest coś niesamowitego, zdobyć takie kontakty, czasami się przez całe życie nie jest w stanie zdobyć takich kontaktów, jakie można przez te 2 tygodnie wyjazdu. Dlatego jeżeli ktoś chce mieć jakiś pomysł na biznes, coś nowego w nowym kraju, bardzo polecam. No a ja w ogóle polecam nawet cały model próbowania otwierania czegoś w drugim kraju, żeby sobie przygotować jakieś miejsce, gdzie będzie trzeba się ewakuować z tego kraju, bo to tak... Nie wiem, jakiś taki marazm przeżywam przez ostatni rok, wiesz, taki jestem taki troszeczkę sceptyczny, nie chcę powiedzieć smutny czy mało ambitny, ale jakoś tak... Coraz taka gorycz mnie, wiesz. Dokładnie, także to Filipiny są jedne z tych miejsc, gdzie można mają fajnego prezydenta. Na emeryturze. Mają fajnego prezydenta, nie pamiętam czy 50 czy 100 dolarów zaoferował za głowę członka jakiejś tam komunistycznej organizacji. Płaci po prostu, tak. Po co ma swoje własne wojsko wysyłać, skoro może dać po prostu nagrodę z 50 albo 100 dolarów za każdego członka tej organizacji i komunistycznej, czyli taka... Chociaż no jeżeli w kraju musimy walczyć z bolszewikami, no to nie jest jakiś taki dobry kraj. Ale jak już wygrają, no to myślę, to tak fajnie rozbłyśnie. Nie? Dokładnie, ale te problemy polityczne na tych wysepkach rajskich pod palmami nie istnieją. Tak. Dlatego Tam ludzie jak gdyby żyją wolniej. Tak, wiesz co, ja pamiętam,
Jesteśmy na Koczangu w Tajlandii, na wyspie po prostu, nie znowu jakiejś takiej super popularnej, no ale no wyspa, tak, turyści i tak dalej. Jesteśmy sobie w knajpie, jemy, śmiejemy się, wszystko fajnie, jakiś tam tajski telewizor leci, ichniejsze wiadomości, patrzymy, o jacy ludzie uśmiechnięci, kwiaty wszędzie, jakieś takie, super fajnie. Na drugi dzień się właśnie dowiedzieliśmy, że właśnie stan wojenny wprowadzili, to była relacja z tego stanu wojennego, więc gdybym rozumiał tajski, to bym wiedział, nie wiedziałem i to nawet wprowadzenie tego stanu wojennego to było takie, że człowiek nic nie zauważy, wszyscy są uśmiechnięci, nawet w telewizorze, tak, więc to pewnie był taki przekaz kontrolowany, nie, czy coś takiego, no, umówmy się, że podczas stanu wojennego, to tak te media to tak trochę lubią być tak troszeczkę ucinane, nie? I tam za dużo nie pokażą, ale taki to był właśnie kraj. Czyli Filipiny. Dobrze. Waldku, dzięki wielkie za rozmowę. Powodzenia życzę na tych Filipinach i mam nadzieję, że zawitasz do nas do Warszawy kiedyś na zbiro, a nie tylko na Filipiny czy gdzieś tam. Jakieś piwo byśmy wypili. Ja również dziękuję za rozmowę. Chętnie przyjadę. Oglądam część tych filmów, które umieszczasz, które mnie interesują. Ich jest bardzo dużo. Bardzo dużo. Dlatego kiedyś chętnie spotkam się na żywo i oczywiście wypijemy to piwo. No, to dziękuję za rozmowę. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Również trzymaj się. Cześć.